Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam dwie postawy, pięciu panien roztropnych i pięciu nieroztropnych. Kiedy popatrzymy na te postawy, zobaczymy, że zarówno te roztropne, te mądre, jak i te, które są nieroztropne, zasnęły. Te, które miały czuwać, one wszystkie posnęły. Jaka zatem różnica jest pomiędzy nimi w czuwaniu? Różnica jest taka, że jedne, mimo tego, że przysnęły, czuwając, miały zapas oliwy. Mogły sobie pozwolić na sen, ponieważ wiedziały, że mimo tego snu to światło będzie płonąć i kiedy przyjdzie Pan, rozświetli im, ukaże im Chrystusa. Natomiast te, które posnęły, a nie miały zapasu oliwy, to były po prostu zuchwałe. Wydaje mi się, że można je trochę spostrzegać jako te, które myślały i żyły tylko chwilą obecną. W dzisiejszym świecie również spotykamy ludzi, którzy żyją z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z myślą, jakoś to będzie. I o ile w życiu materialnym czasami można tak przetrwać, natomiast w życiu duchowym jest się po prostu skarłowaciałym, jest się na skraju życia duchowego, długo tak się nie da. Niektórzy mówią, że to wszystko zależy od charakteru. Prawda. W życiu duchowym potrzeba nam zapasu miłości. Miłości, która płonie w naszym sercu. Mimo tego, że zdarzają się różne chwile w naszym życiu, to potrzebujemy ognia Bożej miłości, który będzie wypalał, który będzie hartował nas jak złoto w tyglu. Potrzeba nam tego żaru Bożej miłości, którą będziemy tą miłością emanować, nie tylko przemieniać swoje życie i sprawiać, że będzie to pozwalało nam w sposób czujny oczekiwać Chrystusa, ale to pozwoli nam zapalić miłość do Boga i bliźniego i siebie samego w drugim człowieku. My mamy być światłością dla świata. Nasze serce, nasza miłość ma płonąć nie tylko dla nas i w nas, ale ona ma płonąć dla każdego człowieka, abyśmy razem przyświecali sobie swoim przykładem, swoim życiem, abyśmy razem rozświetlali sobie drogę, aby podążając przez ten świat, przez nasze życie, aby sobie nawzajem pomagać i ubogacać się swoją wiarą. Zastanów się dziś, czy w Twoim życiu, czy w Twoim sercu jest odpowiednia ilość miłości do Boga, bliźniego i siebie samego. Jeśli jest jej mało, to postaraj się o zapas tej miłości, a zdobędziesz ją na modlitwie, na Eucharystii i w sakramentalnym życiu i życiem radami ewangelicznymi.